Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj rozmawiamy o filmach najmniejszego producenta filmów fotograficznych z Francji, Filmwashi. Jakiś czas temu dostałem do testów kilka rolek Filmwashi. Możecie je kojarzyć z niedawnego filmu z Łodzi, gdzie robiłem zdjęcia na filmie kolorowym, mało obrazkowym, ale Filmwashi słynie z filmów czarno-białych. Oni działają trochę na zasadzie takiej jak Lomografii, to znaczy znajdują stare, przeterminowane materiały, na przykład do zastosowań medycznych albo do zdjęć lotniczych, sprawdzają, co z tego da się wyciągnąć w fotografii, pakują do starych kasetek i sprzedają jako marka Filmwashi. Ale robią też swoje własne emulsje na niewielką skalę, rzemieślniczo, także to jest mega ciekawy producent, którego warto obserwować. Możecie sobie zaśledzić na Instagramie Filmwashi Official i być na bieżąco z tym, co oni tam w tej Francji robią. Natomiast dzisiaj skupiamy się na średnim formacie, na dwóch filmach czarno-białych. Jeden to jest film X-Ray, drugi to Aerial Film, czyli właśnie film do zdjęć lotniczych. Dostałem takie dwie rolki średnioformatowe. I dwie takie same rolki rozdam Wam w gronie osób wspierających, bo niedawno uruchomiłem opcję wspierania tego kanału. Jeżeli chcielibyście mi pomóc go rozwijać, możecie kliknąć na dole Wspieraj kanał i w gronie osób wspierających rozlosuję dwie rolki takiego filmu w prezencie. Jestem po pierwszej rolce, siłą rzeczy nie wiem jeszcze jak te zdjęcia wyszły, bo dopiero muszę je wywołać i zeskanować, ale Wy już wiecie, więc jeśli Wam się ta estetyka spodobała, no to rodzi się pytanie, gdzie te filmy można kupić, bo one oczywiście nie są dostępne w takiej regularnej dystrybucji, tak jak Ilford, czy Kodak, czy Fuji. Ale z tego co patrzyłem, zazwyczaj da się je złapać na Allegro, one się pojawiają i znikają, różne są też ceny. Natomiast ogólnie taka średnioformatowa czarno-biała rolka oscyluje w okolicach 55-65 zł za sztukę. To nie jest jakoś tanio, ale pamiętajmy, że to jest mały producent, niezależny, także siłą rzeczy te ceny muszą być trochę wyższe. A jeżeli akurat taka estetyka Wam spasowała, no to może warto przynajmniej na próbę sobie taki film zakupić. Na dole dam link do Allegro, do tego filmu, z którego zdjęcia właśnie widzieliście przed chwilą. W takich aparatach z kominkiem to w ogóle jest jakaś niesamowita sprawa, że jak się na to patrzy z góry, to czasem człowiek zauważa kadry przez przypadek, które się okazują fajne, bo jak tak wisi aparat, to się tak na niego zerka i czasem on się przekręci pod jakimś dziwnym kątem, coś się dziwnie skadruje i nagle się okazuje, że o, to jest fajne. A nigdy w życiu bym na przykład sam z siebie tutaj nie podniósł aparatu i nawet bym tego kadru nie zobaczył, więc to jest w ogóle mega super opcja. I to, co ja w ogóle uwielbiam w takich aparatach z kominkiem, że kadrujemy z dołu. W ogóle taki tip dotyczący całej fotografii, począwszy od fotografowania telefonem, a skończywszy na wielkim formacie. Kadrowanie z poziomu oczu jest po prostu nudne, bo my widzimy świat w ten sposób na co dzień, nie? A fotografia fajnie, żeby pokazywała świat taki, którego na co dzień nie widzimy, a najlepiej w taki sposób, w jaki go nie widzimy. Więc czasem wystarczy trochę kucnąć, zmienić perspektywę, a taki aparat z kominkiem to wymusza, bo nie jesteśmy w stanie za bardzo robić zdjęć z poziomu wzroku, chyba że tym wizjerem sportowym, który jest nie najlepszą opcją. Musimy patrzeć z góry, więc siłą rzeczy kadr jest z dołu. No i widzimy ten świat w troszkę inny sposób. To jest w ogóle super. Mateusz, co trzeba robić, żeby być tak dobrym youtuberem i tak dobrze improwizować? Jak kto? Jak ty? Jak ty. Ja nie jestem youtuberem, proszę jestem... Cię, ja wcale dobrze nie improwizuję. Ja potrafiłem robić 8 dubli. I teraz mój serdeczny kolega Mateusz Józef Dąbek się pewnie dziwi, bo zawsze jak nagrywamy YouTube'a dobrej palarni kawy, a ja jestem za kamerą, to się śmieję, że jestem jednorazowy i nigdy nie robię dubli. Ale jak sam siebie nagrywam, to wiecznie robię duble. Także... Jednorazowy jesteś. No, on tak mówi, że Zimnoch jest jednorazowy.
Faktycznie, raz nam się zdarzyło robić dubla przez ponad dwa lata nagrywania tego kanału, na który serdecznie zapraszam, by the way. A Dąbek ma mi pożyczyć Nikona FM2N i będziemy robić taki, jak to się mówi, jak się dwa kanały przecinają? Crossover? Crossover zrobię. Crossover dłuższych światów. Kawowo-fotograficznego. Okej, skończyliśmy na dzisiaj. Zrobiłem dwie rolki, dwie różne rolki film washi. Podśredni format, mam ją 124G. Swoją drogą trzeba będzie zrobić też vloga na temat tego aparatu, bo to jest mój główny mobilny średni format, który absolutnie uwielbiam. Ma super klasyczną optykę i jest bardzo przyjemny w użytkowaniu. Ale jeżeli podobały Wam się te zdjęcia, powtarzam, że macie na dole w opisie link do Allegro, gdzie można zazwyczaj złapać filmy tego producenta. To jest super opcja, bo Lomography jest taką najbardziej popularną firmą tworzącą filmy eksperymentalne, ale takich podmiotów jest więcej i FilmWash jest jednym z nich, moim zdaniem bardzo, bardzo fajnym. Więc spróbujcie swoich sił z tym filmem, a jak wspominałem na początku, dwie rolki, podśredni format możecie zgarnąć, jeżeli dołączycie do grona wspierających ten kanał, do czego Was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, to będzie dla mnie mega wielka pomoc. Do zobaczenia w następnym filmie.